My dzisiaj, proszę Państwa, do zapytania się szykujemy. Chcemy się zapytać świętego Mikołaja, dlaczego świętosławskie kępy będzie na francuskiej. I teraz zaraz się przejdę przez ulicę francuską. Bym chciała dużo książek napisać, jakoś tak się rozpisać. No ale no nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie pewne jest to, że CBA zatrzymało, proszę Państwa, już takich tych może niekieszonkowych złodziei, bo tam, wiesz, w kieszonce, no, gwiźdnie czasem ktoś komuś portfel. Ale to były grube miliony, proszę Państwa. Złodzieje pod krawatem, proszę Państwa. Złodzieje pod krawatem. Tu szukali złodzieja, a tu za plecami lepszy złodziej. Także taka robota, szatan, diabeł, tak, odwraca, proszę Państwa, uwagę ludziom. I tu Warszawa tak chciała. Och, czytajcie książki, czytajcie książki. I tak z Pałacu Kultury Stalina i Lenina wychodzą baby, takie facety, pod krawatem, ubrani. Albo nie, ale mają pełne siaty książek. A jak tu ktoś rozdawał Nowy Testament, to wyrzucali do śmietnika. No i taka ta robota jest, że szatan, diabeł odwraca, no żeby w ogóle była jakakolwiek miłość do Słowa Bożego i wiedza z tym, w związku z tym, no to byłoby coś. No, ale proszę Państwa, nawet ludzie, którzy może i podstawówkę skończą, niech czytają Słowo Boże, niech studiują, bo Biblia jest i dla rzeźnika. Biblia jest dla każdego. O, Państwo zobaczą, Edzia, Zenek chce pracować z Edzią. Edzia, ona wyindykowała Polskę na drugie miejsce, no, do Eurowizji. I co? I ona nawet tak mówią, że nie miała matury, a te mają i doktoryzowały się po 10 razy. I to potem okazało się, że na tego raka ludzie zapadają 40% raka więcej, trzeba szybko odchodzić. I one myślą tak, po co myśmy się tak uczyły? Ale one tu wypowiadały się też w radiu. Och, my uczymy się, dużo się uczymy, bo dużo chcemy mieć pieniędzy. Ja mówię, no niestety, teraz pieniądze nie wynikają z nauki. Nauka to więcej pracuj dla Polski, a one coś tej Polsce służyć nie chcą. I tak diabeł zrobił w konia wszystkich, że i nawet i podróżować nie ma jak, proszę Państwa, zwiedzać świata, bo, proszę Państwa, jest strasznie niebezpiecznie. W kółko się powtarza afera mieszkaniowa, w kółko się powtarza afera mieszkaniowa.